Fajnie. Shimano rowerzyści i rowerzystki, dzisiaj planujemy zrobić 100 km i następny odcinek będzie poświęcony tylko temu, jak zrobić pierwsze 100 km rowery. Ogólnie dzisiaj jest straszny wiatr. Nie wiem, jak to nagranie wyjdzie. Zacząłem marudzić, że jest wiatr i nagle całkowicie ustąpił. To mi się podoba, a jest bardzo słonecznie, cieplutko. Dajcie znać, jak u was, widzowie. A więc plan na dzisiaj jest taki, żeby zrobić 100 km, tak jak już mówiłem wcześniej. Jedziemy ze Świebodzina na Babi Most, z Babi Mostu do Kargowej, z Kargowej do Kolska. A potem chciałem jechać do Sulechowa, ale jak sobie pomyślałem, że tam są te podjazdy głupie i nie lubię tej drogi, bo w sumie bardzo często tam jeździłem, to wolę po prostu pojechać sobie tędy, tą samą drogą wrócić. Właśnie takie jesienne klimaty uwielbiam. Powolutku robi się pomarańczowo. Proszę Państwa, to jest gravel szosowy, a opowiem Wam historię, która mi się wcześniej przydarzyła, bo ustawiłem sobie budzik o 8 rano, żeby sobie fajnie spędzić czas i pojechać gdzieś nawet dalej. A tutaj, kurczę, przespałem te 3 budziki i obudziłem się o 12. Poszedłem spać o 22. Nie wiem, jak to się stało. Byłem strasznie zmęczony. Także teraz trzeba wyrobić się w te 4 godzinki, powiedzmy. Ale to na luzie. Tempo fajne trzymamy. Zrobiło się tak gorąco, że ja naprawdę powinienem tu jechać w krótkim rękawku. Ja nie wiedziałem, jak się ubrać. Ostatnimi dniami było naprawdę zimno. Patrzcie, jak fajnie ten traktor jeździ. A ja rozpiąłem sobie bluzę w środku, żeby mi może było troszeczkę chłodniej. Tutaj, jakby nie patrzeć, minimalnie cały czas pniemy się do góry. Także nie odczuwamy tego jakoś super, ale pod górkę. No, trzeba jechać pod górkę. Cały czas. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jechałem tędy z Marcinem do Sławy i też trzymaliśmy całkiem niezłe tempo. I cyk, jesteśmy w Babimoście. Lecimy prosto, a potem w prawo na Kargową. Zauważyłem, że większość tirowców, jak przyjeżdża koło rowerzystów, to robią jakieś ps. Nie wiem, co oni myślą, że nas zdmuchnie, czy co. Ja wiem, że wy nas nie lubicie. No i wreszcie żeśmy dotarli na ścieżkę rowerową. Cieszę się, już nie będę musiał jechać ulicą. Hello there. A więc małymi kroczkami zbliżamy się do Kargowej. Ta ścieżka ma swoje zalety i wady. Zalety są takie, że możemy się rozpędzić fajnie na niej, ale tylko na niektórych odcinkach, bo jak widzicie, pełno korzeni tutaj z lasu, kurczę, wychodzi i ta ścieżka jest taka podbijana przez nie pod spodem, więc jest dużo takich nierówności. O, wstawiłem chyba. Więc z jednej strony, kurczę, fajnie się po tym jedzie, ale jak za bardzo się rozpędzisz, to jest niefajnie. Tym bardziej, że mam w oponach ponad 4 bary teraz, no to komfortu tu komfortu tutaj nie ma. O właśnie. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie mi się jeździć w przyszłym roku na oponach bardziej takich szosowych. Zwolniłem nieco tempo, widzowie, żeby się tak bardzo nie zmęczyć, ale powiem wam, że super mi się jechało. Średnie tempo, mam screena zapisanego, tu wam się teraz wyświetli. 28,5 było, jak się zatrzymałem, trochę zmalało, bo mi autopauza coś nie łapie, ale jak na gravela przy 40C, to jest naprawdę nieźle. I sam byłem w szoku. Wielka wieś. Tam później jest przeszkoda i zawsze się śmieję, jak jedziemy autem, że jest przeszkoda i każdy zawsze, jaka przeszkoda? A taka miejscowość tam. A to miejsce po prostu uwielbiam, bo czuję się tutaj, jakbym był w górach. Takie zakręty, kurcze, i stromo jest. I na dole spadki takie, jedziemy po takim wale jakby. No i tu jest, kurcze, ścieżka po prawej stronie i ja zawsze nie wiem, jak tu dojechać. To chyba tam trzeba było na dół zjechać. A ja żem pojechał podjazdem. Dobrze, że nic za mną nie jechało, bo by się czepiali. Dobra. Elegancko, widzowie. Kto by się spodziewał, że październik taką ładną pogodę przyniesie, co nie? Coś cudownego, a jutro ma być 19. Dzisiaj jest 17, 18 jakoś. Więc jeszcze cieplej. Wow. Widzicie te liście? Ekstra. O, widzicie? Przeszkoda. Fajnie, co? Uwielbiam widoczek stąd.
super, co? A więc jesteśmy w Kargowej, drodzy widzowie. Przechodzisz? Widzę tej drogi, jak jadę swoim samochodem. Mam strasznie niskie zawieszenie. Teraz widzę, że trochę tu nasypali, ale tutaj ogólnie zwyżaj jest taki stromy spad i zahaczałem normalnie progami wszystkim. Bo są sytuacje takie jak te. Zacząłem się teraz, widzowie, grubo zastanawiać, czy ja dam radę dzisiaj tam stówę przejechać. Bo kurczę, jednak z tą regularnością u mnie nie było za dobrze. A teraz jak tak myślę, że mam jeszcze drugie tyle do przejechania, nawet więcej jeszcze. No to kurczę, nie wiem. Nie wiem, czy tylko do Kolska sobie nie pojadę. O, wiesz, ja pierdzielę. Ale się przestraszyłem. W Kolsku robię przystanek i decyduję, czy jadę dalej, czy nie. Ale coś czuję, że chyba tam zostanę. O, już nawet znaki są. Kolsko. Mina Kargowa. Bla, bla, bla. Powie, nie ma opcji, że ja to przejadę. Nie wziąłem swoich spodenek z wkładką. Tyłek mi zaraz odpadnie chyba. No i ogólnie, kurczę, tak... Ale zobaczcie za to, jak ładnie tu jest. O! Żeby sobie przerwę zjeść, wypić. No i będziemy jechać dalej w tamtym kierunku. No i zobaczymy. Ogólnie, kurczę, szkoda, że mi się nie uda. Bo bardzo się nastawiłem, ale kurczę, teraz też inaczej. Jak jest, wiecie, jesień, już zbliża się powoli, powiedzmy, zima. I ma się na sobie więcej troszkę ciuchów, jest tak bardziej. No wiecie, o co chodzi. Kurczę. Kusi, co nie? Pewnie też, jak jeździcie i widzicie takie dróżki, to was kusi. Ale to nie dziś. Siema. Sumienie jest źle, nie boli nic. Wstaję i od razu chce się żyć. No ale żeby coś się działo jeszcze w tym odcinku, to pojedziemy sobie nad jeziorko, gdzie byłem kiedyś raz z kuzynką rowerami. Nie tym, tylko jeszcze tamtym niebieskim. Ale to przyjechałem wtedy z rowerem. Także zobaczymy, czy uda mi się tam trafić i czy uda mi się stamtąd wrócić. Może być ciekawie, jak nie, to po prostu sobie wrócę do drogi. Tą, którą znam. Zauważyłem, że coś jakoś krzywo kamery mam dzisiaj, ja nie wiem. Próbuję jakoś prosto ją trzymać, a mi zjeżdża cały czas tak, że... Nie, Wilcze 2. No tutaj też się jedzie na jeziorko, ale... My sobie pojedziemy tędy, bo jesteśmy teraz, uwaga, uwaga, Ujście, dobrze pamiętam? Tak, dobrze pamiętam. Ujście, to chyba gdzieś tu. Już skręcił. Nie lubię, ale na szczęście za mną nie wyjdzie. No i dotarliśmy, kurczę, puściutko, bez ludzi, fajnie. Chwilę tu posiedzę i spadam. A więc wyjechaliśmy sobie już z tamtego jeziorka i lecimy w stronę Kolska. No i ciśniemy sobie dalej z wiatrem, bo w tą stronę akurat z wiatrem. I to mnie właśnie niepokoi, kurczę. Bo teraz jest luźno, fajnie. Ale jakbym wracał, to całutką drogę pod wiatr. Nie fajnie by mi się wracało, bym wrócił i umierał później. Patrzcie, jakie malutkie słoneczniki tu rosną. Może widzieliście. Przepraszam.
Dziękuję. Widzę dziesiąty. Uciekamy z dziesiąty. No i to, co widzicie, widzowie, teraz na waszych ekranach, to jest Kolsko, czyli miejscowość, wioska, do której zmierzam. Ja się z wami żegnam, bo jednak nie uda mi się zrobić stówki. Widzimy się w następną środę i pamiętajcie, w następną środę będę omawiał, jak przejechać 100 km. Bo tych stówek już troszkę mam za sobą, no dzisiaj się nie udało, bo nie patrzałem, nie wziąłem pod uwagę paru czynników. Także trzymajcie się do następnej środy, zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję. Siemano.